poszło? No, było nawet trudne, więc nie wiem, zobaczymy. Dla nas było proste, bo jesteśmy z klasy z matematyką rozszerzoną, aczkolwiek była trudniejsza niż w zeszłym roku, zdecydowanie. W porównaniu do próbnych na pewno nieźle, ale w porównaniu do innych lat była trudna. Matura była bardzo prosta. Nas czeka jeszcze rozszerzenie o godzinie drugiej, więc do tego się będziemy teraz pewnie mentalnie przygotowywać, a poza tym zadania były bardzo proste i oczywiste. No matematyka prosta, bo to dopiero podstawa. Trudniejsza była niż podstawa próbna i nie, no raczej nie jestem tak do końca zadowolona. Myślałam, że będzie dużo prostsza, ponieważ ta próbna źle już poszła, więc wszyscy się domyśleli, że będzie obniżony poziom, a tu wyższy. Wydaje mi się, że ta była naprawdę prostsza. Tak samo jak mieliśmy taką próbną w listopadzie chyba. To jednak ta była prostsza od tej tak samo, więc... Wydaje mi się, że zadania może były trochę trudniejsze niż w tamtym roku, bo wymagały jakby większego skupienia, większej koncentracji. Jakie zadanie najwięcej trudności ci sprawiło? No najtrudniejszy to był taki dowód z literkami. A takich zadań to mi się nie zdarzyło robić jeszcze. Nie wiem, bo wszystkie otwarte były niezbyt łatwe. Takie jedno z geometrii, że trzeba było obliczyć trójkąt. I jedno nie wiedziałam, jak udowodnić, że tak jest. Najtrudniejsze? Nie wiem, coś tam było z bryłą, ale nie pamiętam do końca. A ile myślisz, że dostaniesz procent? No mam nadzieję, że dużo. 50% będzie, czy tam 30, więc nie potrzebujemy. No liczę na 50. 70% sądzę, że będę miał, co mi w zupełności wystarczy.